Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy najnowszą serię pomp obiegowych GPA 3 od Ferro. Co je wyróżnia? Przede wszystkim kompaktowy design. Skrzynka sterownicza jest sprytnie umieszczona z przodu silnika. Praktyczny przewód zasilający zakończony wtyczką kątową, którą łatwo podłączyć. Dzięki temu instalacja jest szybka i wygodna, szczególnie gdy mamy mało miejsca, na przykład przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. W środku znajdziecie materiały najwyższej jakości, czyli solidny, żeliwny korpus i obudowę silnika z aluminium, ceramiczne łożyska i wał. Polimerowy wirnik PPE wzmocniony włóknem szklanym, miedziane uzwojenie silnika, czyli Winding Plus Technology, odporny na przegrzanie nawet do 180 stopni. Pompa GPA 3 ma aż 11 trybów pracy, które łatwo przełączysz jednym przyciskiem na froncie. Mamy tutaj tryby automatyczny, pompa sama dopasowuje się do instalacji, krzywe ciśnienia proporcjonalnego i stałego, krzywe stałej prędkości obrotowej, możliwość sterowania sygnałem PWM. Masz też pełną kontrolę nad działaniem pompy dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi, który pokazuje bieżące zużycie energii, przepływ, a także ewentualne kody błędów. Dużą zaletą jest zabezpieczenie przed kondensacją, co pozwala na pracę nawet przy temperaturze od minus 30 stopni, przy 50% roztworze glikolu. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych instalacji z pompami ciepła. Pompy GPA 3 dostępne są w różnych wersjach, a dodatkowe akcesoria jak izolacja korpusu czy przewód PWM możemy dokupić osobno. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału po więcej tego typu materiałów.